Tu jest jaskinia, dobra. Chcemy tam wejść, czy nie? No, chyba musimy. No, ale śmieszne, czy tam dalej wejść? Ja bym tam wszedł, zobaczył, co tam się dzieje. Na siebie, że nas sobie zaatakuje. Ale to jest biało. Ty, co to jest? Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Jest to kolejny zapis live'a z Deforesta, jest z mną Kamil jak zawsze. Siema. I tutaj co, szybki room tour po bazie. Baza już jest praktycznie zrobiona. Zrobiliśmy teraz sobie taką chatkę, gdzie możemy, taką kuchnię, gdzie możemy też się ogrzewać na zimę. Jeszcze jedyna rzecz, jaką nam została, to wieża obserwacyjna. Tu mamy w środku taki garnek jest, z wodą, można gotować wodę, wiemy już jak. I o co z tym, zupy można różne, w tym chodzi? Tak, można. Poczekaj, ja sobie też wejdę do środka, pozwolisz? No, weź tak, pokaż. Tak to wygląda. Na odcinku. Mur jest praktycznie zrobiony, tylko chcemy dobudować 6. warstwę przed zimą, bo wiadomo jak to będzie w zimę. Tak, jest fajne usprawnienie w tej wersji 1.0, bo... Po aktualizacji, tak. Tak, można stawiać 4 kamienie, można podnosić ogólnie 4 kamienie, no i można stawiać 4 kamienie tak jednym klikiem, także fajna sprawa. Szybko się buduje. Dokładnie teraz. Tak. Teraz skupiamy się, do zimy chcemy wybudować wieżę i wybudować ogród, żeby zasiać jakieś... nasiona, jakieś aloesy i tak dalej. Z takich zmian, co tu się pozmieniało? No, pozmieniało się to, że teraz mamy ten dym. To widzicie, tam jest wioska kanibali. Tak, są tam, tutaj, w kilku miejscach. Tak, ogólnie jest helikopter też latający. I ja wiem, co tam się przy tym helikopterze dzieje, ale może nie będziemy mówić. Że ja nie będę może mówił. Tak, to mi możesz powiedzieć po nagrywce, w sumie jestem ciekaw. Okej, no to po nagrywce. To pewnie będziemy kiedyś to sprawdzać. Ten helikopter, co jest rozbity, jest bez zmian. Tak, on jest sam, dokładnie w tamtym miejscu. Z nami jest tutaj Virginia gdzieś. Virginia jest chyba na wodzie? W wodzie jest Virginia? Pływa chyba. A możliwe. Ale dobra, przyjdziemy do celu. Celem naszej misji, słuchajcie. Tak, możemy sprawdzić najpierw telewizor po drodze, ale celem naszej misji jest uratowanie Kelvina, który został niestety gdzieś... Po naszej ostatniej wyprawie jest bardzo daleko od nas i to będzie trudna wyprawa, bo to jest praktycznie przez całą mapę. Także będziemy chcieli go podnieść. No ale najpierw sprawdzimy ten telewizor, bo jest obok akurat. Bierzemy te. Tak, OK, let's go. Tak, OK, let's go. Tak, telewizor mamy, już widać go na tym. Także dobra, już czekaj, wychodzę z tego i lecimy. Nie, jeszcze takich zmian, no to też nasze namioty teraz są na żółto oznaczone. Tak, no trochę się pozmieniało jakby, no. 3-0 dla Bayernu, no ale to deklasacja. Kamil, ty weź sobie ten wózek, nie? Founite'a sobie weź. A, Founite'em jedziemy? Okej. No a co do tego powinno jest bardzo daleko. W sumie tak, bo on jest tam na plaży, bo nam się chyba zbugował, tak nam się wydaje. On jest przy górze bardziej, wiesz? On jest, mi się wydaje, że tam gdzieś przy górze, to zobaczymy. No dobra, no co? Co tutaj? No mogę z Zidą jechać, taka ciekawostka. No. O kurde, przewróciłem chyba tą. Baterie się ogólnie ładują. Także... Tak, ładują się? No bo to jest. No to tak, ścieżką tutaj na dół i teraz na skrzyżowaniu potem w lewo będzie. Można w minimapę jechać, to też jest spoko opcja. Tak. Teraz to w ogóle mogę jechać z bronią i z minimapą, to też jest śmieszne. Tak, no ja też. No, nawet nie wiem, czy ja mogę nawet, bo ja jadę z tym, tak, mogę atakować, no. Będzie zaraz skręt w lewo. Tak, i teraz w lewo. Nie wiem, czy ty jedziesz za mną centralnie? Ale w lewo, ej Kamil, co ty mówisz? Co ty robisz? Słyszysz mnie? Tak, no w lewo pojechałem. No, pojechałeś w prawo. Pojechałem w prawo, bo myślałem, że tam ścieżka jest kawałek dalej, wiesz? A zaraz skręciłem w lewo. Jestem. No. Jak się kurde blokują te drzewa cholerne, to nie... Oj, no mi to tak właśnie. Idzie... Bo ja miałem mapę nieprzybliżoną i dlatego myślałem, że to jest w innym miejscu. Tak, ale to jest niepraktyczna jazda. Kanibale? Nie. Zatrzymałem się prawie. Myślałem, że ten... Ja w ogóle nie zgubiłem ścieżkę, nie? Jadę w lesie. No dobra, da się przeskoczyć. To mi się wydaje, że teraz przez te skały przejeżdża czasem. Poczekaj na mnie, jak możesz. Trochę zostałem z tyłu. Ta, teraz ale bardzo zniesterowy. No, ciężko się jeździ. O kurde, tu jest jakiś strumień mały. O, tego nie widziałem, powiem wam, wcześniej. Patrzcie, no. Takiego no strumyczka. Ej, blokuje się małe krzewa, zamiast rozwalać, to blokuje się jakieś gałązki, kurwa. No, jestem na ścieżce. A tego strumyczka też nie widziałem, to jakieś... No, nie było chyba tego. Taki, ale, to tak... ale to będzie długa jazda po tego Kelvina, coś czuję. Ja pierdzielę. Dobrze jest. Gdzieś to jest ten telewizor, poczekaj, trzeba przybliżyć mapę. Gdzieś na lewo, nie? Tak. Na lewo jedziemy. Masz coś? Nie, ja bym tu może zsiadł z tego. No, się oczywiście zablokowałem. Nie, no ale to jest niesterowne dalej, to jest dramat jakiś, kurwa. Tu jest jaskinia, dobra. Chcemy tam wejść, czy nie? No, chyba tak. Musimy. A tylko sprawdzimy tak, wiesz, pobieżnie, nie? Mhm. A, no i teraz najty są, widzicie, takie ikonki, chyba wcześniej nie było tego. Dobra, let's go. Chyba co z tym, ale wyjdziemy od razu stąd, bo też nie jest tam strzela naszego odcinka. Tak. Kurde, ale bije wiatr. Nie, chyba pójdziemy, patrz, jest tutaj ten. O kurde. Patrz, no w takim miejscu jeszcze nie byliśmy. I żeby nas nikt nie zaatakował, stary. Uła, ale tam korytarz jest. No trochę się boję, wiesz? O, tu jest ten, drukarka, patrz. Tu można żywicę wrzucić. I co tu można drukować? O, można tu strzały drukować, patrz, widzisz? Mhm. Książka. Co to, Nikobelik jest, ty? Nie, to jest Tim LeBlanc, to jest z pierwszej części. To jest to dziecko, które ratowaliśmy. Mhm. A patrz, kto to jest? Ej, na ekranie wiesz, kto to jest? Na ekranie to jest ten gościu, który do nas strzelał. Mhm. No. Trzeba przeczytać, poczekaj, spróbuję te strzały wydrukować. A, ty, może, patrz, piersiówkę można wydrukować, ty, ale jaja. No, maska. Ty, maska jest dowalona, ja bym sobie maskę zrobił, bo ona się przydaje. Ja sobie drukuję maskę, bo ona odstrasza, wiesz, tych. Mhm. To zajebiście, trzeba będzie... Podrukujmy sobie, to najpierw ja sobie podrukuję, a potem ty. Możemy tak zrobić. No, ciekawa sprawa, nie? A to nie wiedziałem. A to co to jest? High security risk. Okej, czyli on jest jakimś niebezpiecznym gościem. Dobra? No. Former copper layer, ok. Aha, bo to jest takie przełożenie, patrz, że tylko przykładasz maskę do ręki, nie? Nie można jej tak założyć. Mhm. Okej. No dobra. O, patrz, tu można się ten... Kimnąć. Pokaż. Strzały tu są, weź sobie strzały. A sprawdzę, co tu można jeszcze wydrukować. Zaraz sobie drukisz. Liny z kotwicy, okej. Siatka techniczna. Sanie. Sanie można tu drukować. Ty kurwa. Etui do GPS-u. Strzały. Ja bym tą piersiówkę sobie wziął też. Wydrukował. No to drukuj. No tu nie ma GPS-u. Ciekawe. A maskę mam dalej, dobra. Ty, no dowalone jest, ty. A ciekawe, po co te strzały mi, szczerze mówiąc, jak nie mam łuku żadnego. Może się przydadzą. Chyba, co jeszcze tutaj wydrukować? Linki z kotwicą? Nie chyba, bo tu mamy dużo. Mamy, tu przed chwilą była... Siatka techniczna, sprawdzę co to jest, z ciekawości tylko. Jeszcze poczekaj, sanie? Nie. Tu idę GPS-u też, nie. Strzały? O, mamy strzały. To teraz ty se podrukuj i zobaczymy, ile zostaczy, można doładować jeszcze to. Dobra. Czekaj, co to było? O, tutaj są jeszcze... Tu jest dużo tych... Czy mówisz, że to maskę? Maskę, bo to możesz ten, zakładać na rękę i wtedy cię gonią kanibale. I sobie weź jeszcze piersiówkę, nie? Mhm. Batony ze sobą możesz sobie zjeść, bo akurat jesteśmy trochę głodni. No ja mam w miarę... okej. Okay. Z jedzeniem. Taśmy dużo. Zaraz sprawdzimy szybko, co jest dalej? Czy nie chcemy tam dalej ryzykować? Dawaj, dobra, dawaj następny. Piersiówka, nie? Tak. No, ale śmieszne, czy tam dalej wejść? Ja bym tam wszedł, zobaczył, co tam się dzieje. No dobra, teraz jesteśmy z odcinka, ale okej. Okay. No jest tą piersiówkę. Pytanie, czy my tej sanie chcemy jeszcze sobie robić od razu? A po co te sanie są? No do poruszania się, na przykład z jakiejś góry. Zawsze się może przydać, nie? Poczekaj, doładował atrament. A czy tą siatkę... Czy nie, on się ładuje chyba sam. Nie, ale atrament nie jest naładowany, widzisz? Bo musimy doładować atrament, jest 500 ml tylko. A, że ten... ale teraz już uzupełniłem, dobra. No to dawaj, jest druk na sanie teraz, a potem ty sobie doładujesz. Bo na razie dam swój atrament. Dobra. Dobra. Jak starczy ci, bo teraz dużo atramentu, jak starczy ci, to możesz sprawdzić tą siatkę techniczną z ciekawości, co to jest. Może jestem ciekaw. Ciekawe rzeczy. No nie wiedziałem o takich tych. A jak nic tam nie będzie dalej w głąb, to nic nie wiem. Nie, no raczej będzie. Dobra, ja biorę te sanie. I teraz tak musisz sobie doładować, bo masz na 0. I sam zrób sanie i siatkę techniczną, nie? Czekaj, bo... Nie masz więcej? Tutaj był gdzieś atrament. Tu był jeszcze... Ile masz atramentu? Czekaj, gdzieś tu jeszcze był, tu jest, dobra. Ile masz? 700. A, bo ja wyjąłem chyba. A to ja ci mogę dorzucić, dobra, tylko ci nie starczy ci na tą techniczną wtedy. Kurde, mam 4, dobra, to ja ci dam. To, czy chcesz siatkę techniczną spróbować na razie? Siatkę dawaj, zwrócimy no to... najpierw. Dobra, no to dawaj. No chyba, że to będzie ta płachta, to będzie kurde giga, a masakra, nie? Nie, to nie jest płachta. Nie, to jest płachta. Nie, co to jest? O kurwa. I co, pokaż, co ty możesz z tym zrobić? Siatka techniczna zebrano, pokaż, gdzie to jest. Co możesz z tego zrobić? Czekaj, szukam tego, tu jest. Siatka, połącz. Pancerz techniczny. O, dobra, to ja też to zrobię. Ja to poczekaj, doładuję. Można baterię. Kamil, to zrób jeszcze jedno zaraz, dobra? Bo dodałem co mój atrament i będziesz miał na jeszcze jedną siatkę. O kurde. To jak dodasz ten, to można zrobić tak. Albo pancerz, strzała z włókna węglowego, bomba przylepna, kamienna strzała, porażająca wybuchowa, lokalizator GPS. O, można z tego zrobić. Strzała wydrukowana w 3D. No nieźle, nieźle. Nice. No, zrób sobie jeszcze jedną siatkę, tak jeszcze czysta w jedną atramentu. Poczekaj jeszcze. Aha. Nie, dobra, mam to. Jeszcze co mi brakuje? Baterię. Co ty chcesz teraz zrobić właśnie? A, no i dobra. Pancerz techniczny co robisz, tak? Załóż, no. Mam. No. Zaraz sprawdzę, czy masz. Niby mam założone. Masz. A, na nogę, no widzę, widzę. No to nieźle. No, zrób sobie jeszcze jeden, chcę zrobić pancerz kolejny. Bo tak, akurat tego pancerza to masz mało. A i on jest na żółto, widzisz? Wyświetlany. No. A czy na pomarańczowo, no. Maska była na czerwono. Taka ciekawostka. Dobra, no ciekawe. No to zrób se zbroję od razu. Miejsce druku mamy. Nieźle, nieźle. To w końcu mamy poza ten atrament używać. Tylko szkoda, że to broni nie można drukować, nie? No trzeba uważać, bo to jest jakiś high security risk. No dobra, to co? I co, idziemy? Czekaj, może ja sobie broń wezmę. Pistolety bierzemy od razu? No. Ja mam jakiś paralizator. A, odkurzacz, kurde, jak się przestraszyłem. Dobra, ja wezmę paralizator. Poczekaj, idę do domu. Tu jest... Może pójdę pierwszy. Kurwa, co to jest? Ja się boję, że nas sobie zaatakuje. Ale to jest biało. Ty, co to jest? Tutaj do lewej można iść? Nie. A, okej. Okay. Czy tu jest jakiś... O, zegar? A, tu jest ten. Słyszysz kogoś? Tak. A. Kanibal to jest. Mówiłem, żebyśmy tu nie szli. Idziemy dalej? No. Kurde, tak dawno już to jasno, nie było. To są te itemy, wiesz czyje? To są tych biznesmenów, co szukamy. Poczekaj, poczekaj, nie otwieraj. Nie mamy karty dostępu. A. Nie przejdziemy dalej. Czy to jest jakieś zakończenie gry? Dobra. No to dobra, przynajmniej wiemy. Ale beka z tego, że tu idziesz, myślisz, że tu jest coś, a to ten. No dobra, to już mniej więcej wiemy. Dobra, no to wracamy. Jak teraz, żeby nie było ciemno teraz, nie? Mhm. Ej, jest 19, stary, ja bym poszedł spać tutaj chyba. No to dawaj. Dobra, zapis. Jest 7 rano, git. No jest, dobra, i wychodzimy. Ale nieźle tutaj porobili, nie? Takie... Fajne, fajne. O kurde, jeść mi się chce, a to nic, to zjemy batony. A mi pić się chce, kurde. No mi w sumie też. Jest jasno, git. Tak. Ta energetyki piję, nie? Ta energetyka czasne i ten, i chyba... O, mam garnek z wodą, dobra, essa. Tam ja... piję wodę. No to... Ja MRS jem. Dobra, to starczy, myślę. Ja też MRS zjem. Dobra, idzie z mój drugi fauna. Tu jest jeden twój. Jest tam w tym, obok leży w tym. A. No. Dobra, to trzeba teraz tego, tylko jakaś ścieżka... O kurwa. Ale to będzie długa droga do tego Kelvina. Jak my się tam dostaniemy, to trzeba jechać tędy prosto. Między rzekami, bo tam tutaj są takie rzeki, nie? Mhm. Kurczę, czy my czasem nie pustynią pojedziemy? Nie ma to pustyni żadnej. Znaczy nie pustynią, tylko tą, plażą. Nie pojedziemy plażą, nie ma to sensu. O, Virginia. O, to są namioty. Ale się przestraszyłem. Dzięki za rajda. Dzięki, Aniu, za rajda. Co tam, mój zerku, co tam? Dobra. Patrz, tu są... Jesteś? Jestem. Patrz, tu jest ten... Jak się z tego wychodziło? Dwa razy skaczesz. O, emerytu tak. Jest. Ty, tu jest jakiś scyzoryk. Otwierasz do konserw. O kurde. Mamy otwierać te kluczki teraz. Tutaj gdzieś masz. W tych zwłokach. A no, rzeczywiście. O kurde, no to teraz to ta... Garnek. Okej. Okay. Nie masz, co tam było grane? Cyberpunk? Dobra, to już nie mogę. Włodka. Uda się. Miny już nie. No dobra, to my to już żeśmy nie byli chyba wcześniej. Kurde, emerę już nie mogę już zabrać. Dobra, zjem jedną emerę. O, talerze. Wiesz? Co to jest? Niezniszczalne talerze. A, to ty tak tuczesz w ten... Tak, bo tutaj sprawdzałem. Jakaś książka, wódka. No tyle, nie? Nie mogę, tu są. O, Virginia bierze rybę. Idziemy sobie. No i jaką tam klasę wybrała, Ania? Jakiś nomada? Punk czy tam korpo? Tylko nomad. Ja chyba korpo za pierwszy grałem. To co, jedziemy dalej, nie? Trzeba tego Kelvina uratować. I on jest na jakiejś górze, patrz co tam się dzieje, on, już go widzę na GPS-ie ogólnie, nie? I co to jest za pomarańczowy znacznik? A, to jest na zwózek chyba. Kurde, no nie. To, no to nieźle, on tam... Gdzieś... Ej, co to jest za pomarańczowy znacznik? Kurde, pierwsze widzę, dobra, trochę pododawali tego, nie? Powiem ci, że nie wiem, choć się domyślam. Dobra. Dobra, dobra, dzięki młody, miłego wieczoru. Możesz się domyśleć, co to będzie? Poczekaj, się znowu zaklinowałem, nie? Kurde, zawsze. Czy myśmy nie powinni przejechać czasem teraz w tamtą stronę, gdzie ja patrzę? A. Tam, a czyli możemy, możemy ominąć, a możemy, nie możemy tego od prawej strony ominąć gdzieś? Ja nie wiem, czy tam od prawej, ale to będziemy tak między tymi jeździć. O, patrz, to jest jakieś wzniesienie, widzisz? O, i zaraz, o, patrz, o, i tutaj masz podjazd już na to. Dobra. Ale sobie. Dobra, poczekaj. Ej, powiem ci, że chyba trochę zupgrade'owali ten system jazdy, bo... Ej, patrz, teraz to pomarańczowe się nie świeci, co się dzieje, kurwa? Ej. Nie wiem, ale skaczesz. Mówię, bo... Czekaj, mogę, spróbuję wysiąść, dobra? Bo jak ja wysiadłem z tego, to nie... Czekaj, spróbuję wysiąść. Świeci się. Jak ty patrzysz? Nie mam na minimapie pomarańczowego znacznika teraz. Nie mam. Kurwa, co tu się dzieje? Mega dziwna sprawa. Nie wiem, stary. Nie wiem, pierwszy raz widzę ten znacznik, jeszcze koło naszej bazy w ogóle. No dobra, to jedziemy. O kurde. Ale spoko. Ten, co to jest rakun po polskiemu? To jest ten, szopy dodali. No, to szopy były. Zabrakło im polskiego słowa. Szopy pracze, tak, ja widzę szopy pracze, no. No, dodali właśnie w tym. Ponoć dodali innych żołnierzy, to jest ciekawe w ogóle. Tak. Trzeba będzie ich odnaleźć. Dodali. Ale ja ci nie będę, tak, w związku z helikopterem nie będę spoilerował teraz. Kanibal przede mną. Nie, to królik, sorry. Kanibal królik. Jak ja nie wiem, jak my odzyskamy tego Kelvina. Patrz, jak on się tak dziwnie zbagował. No, w ogóle jakoś mi dziwnie miga ekran czasem. Jak jest pobugowane to. Eo, siema tam. Co tam? O, mam dwóch kanibali na sobie, stary. Dasz radę do mnie podjechać? Próbuję, ale czterech, pięciu, kurwa. Czemu się rozdzielili? Gonią mnie. Aha, i teraz nie wyjadę, tak? Okej, zaklinowałem się. Aha, okej, pozdro. Dobra, dobry pojazd. Gdzie oni są? Nie ma ich. Za mną byli, wiesz? Dobra, trzymajmy się razem lepiej. I tutaj do góry jedziemy. Nie ma ich, dobrze. Czekaj, gdzie mój Knight jest? Nie ma tam. Patrz, jaki ładny wodospad przed nami. Poczekaj, mam problemy. Dobra, widzę już go. Dobra, słyszę ich. Namioty. Namioty są. No powiem ci, że nieźle. Oni tu są. Kanibale? Tak. Piszczą. Przejdziemy przez wodę na namioty, czy nie? No poczekaj, bo teraz to ty odjechałeś mi. Jesteś? Jesteś. Idziemy sprawdzić te namioty jeszcze? Tak. Weź to w dłoni i w rękę i idziemy. O kurwa. Ha, no to, właśnie. Ale tak. Będzie czas, no dobra, spoko, to będzie... A tylko to odpływa, nie wiem czy wiesz. Ale to patrz, to też tak, o. Płyń z tym, nie? Tak jak ja. Tak. Łatwo powiedzieć. Składy to już doświadczone jesteś składami. A ja nie mam tu E w ogóle, nie mogę klikać. Nie, bo to myślisz tak... jak ja, nie? To się płynie po prostu. No ja nie mogę, ty. Ale to nie musisz wciskać, E. Ale ja nie mogę płynąć w to. Daj. Bo może ja mam zblokowane coś. Gita tam, a spoko może być. No widzisz, a ja nie mogłem pchnąć tego. A też by niefortunnie, bo ci na poczekaj, mam pomysł. No już mam podnieść? Tak. No jest. Też ci niefortunnie się wylądowało, bo przy skale wylądowałeś, wiesz? Mhm. O, worki na śmieci nawet tu są. Nie, no ten co radio wyłączył. No bo to przyciąga, wiesz, kanibale, nie? Leki. No, też nie mogę już wziąć. Znaczy tylko gazet. Energy drink. Baton na sezję w sumie. Nie ma to za ciekawych rzeczy. No, ale nie zaparkował. No to co dalej po tego... Ty, tu są trzeci Faunite tu jest, ej. Patrz. No. No to są dwa nasze. A jeszcze tu jest skrzynka, w ogóle zapomnieliśmy o tej skrzynce jednej. A tutaj wszystko, baterie to mamy akurat. Problem jest taki, słuchaj. No jaki jest problem? Że trzeba będzie przejechać wokół tego do prawej i tam będzie po lewej. To możemy przejść ten kawałek ewentualnie. To dawaj przejdziemy. Poczekaj, próbuję. A te ścieżki dziwnie prowadzą, jakby jakieś mosty mi chcieli zrobić. Jesteśmy co bliżej tego Kelvina. No. O, wioska Hannibali po lewej. I to dosyć dobrze rozbudowana. Tak, no robimy. Po prostu, a ty idziesz, a ja jadę. Daj, bo chciałem przejść ten kawałek, wiesz? Możemy w sumie, jechać już. No czekaj, tu jest wody dużo. Jakieś znaczniki teraz niebieskie są, co to jest? Widzisz to? O, widzę to. Jedziemy. O kurwa. Zobaczmy. O kurwa, kanibale, dobra, spierdalamy. Co to są za niebieskie znaczniki? Chcemy to sprawdzić? Chyba tak. O kurde, boś. Aha, o krzak się blokuje, o... A, to są te wózki golfowe. Mhm. O kurde. I kanibale, dużo kanibali. Kanibale, dużo ich, no. I walizki przed nami. Jest samolot jakiś. Ta. O kurwa, kolejne kanibale. Ej, to jest ich pizdu. No sprawdzamy ten samolot, czy nie? Czy nie chcemy się z nim bić? O, sprawdźmy. Tylko to jest ryzyko duże. No trudno. O kurde, atakują, atakują. Tak, atakują, atakują. O, ma pancerz. On cały czas staje. Ej, patrz, on cały czas... Ej, on cały czas staje, co jest? Ubranie. Kurtka skórzana. Ej, no, chłopie żyje już. Dobra, a patrz, okej. Dobra, jest dużo walizek. I skrzynek. Uważaj, bo tu mamy towarzystwo, nie? Ale jaja. Uważam, staram. O kurwa. Jaja. Dobra, leży. Jeszcze jeden mnie atakuje. Lecę. Co, on się zbugował? Ja Pierwszy raz to widzę. O, patrz, jakie tu jest lotnisko. Tego nie było, chyba mi się wydaje wcześniej. No interesujące, nie powiem. Można dać leki w sumie, bo to jest dużo leków. Tuż do drukarek. Nie powiem ci, że tajemniczo to wygląda. Mhm. Patrz, jak to jest polane na tym w ogóle. Co to jest? Akumulatory, okej. Okay. Fajnie, żeśmy ratowali Kelvina, co? Nie no, śmieję się oczywiście, ale... Dobra, no tu jest po prostu lądowanie. Szkoda, że w tym samolocie nic nie było ciekawego. Liczyłem, że coś będzie. Jakaś znajdźka, nie? No, a tam tylko kasa była i... I strój. No. Czyli ktoś tu próbował lądować. Znaczy wylądował, bo... No wylądował, ale nie przeżył. No tak. A nie bardziej mam na plecy. Tak. Coś ty Kelvin zrobił. Że on się zbagował, kurde. Tak to byśmy się nie ruszali stamtąd. Ale już jest bliżej. Wydaje mi się, że kogoś mam na plecach, wiesz? Także uwagaj, uważajmy. I wioska jest koło... Dobra, ja bym pojechał... Wronocka. No. A dzięki, Blaku, za obecność. W takim razie. I ty zaczął ten znacznik znowu. No właśnie, ja bym pojechał w tamtą stronę, bo tam byśmy może krosa zrobili przez ten. No dawaj na dół. O kurde, jest tu ten kanibal. Follow age. 2 lata, 5 miesięcy, 14 dni, 1 godzina. No jest. Myślałem, że więcej. Nie no, tyle będzie. 16 dni, o, kurde, no kanibal. Chodź, zjedź jak możesz. Wiem, tylko mam kanibala na sobie, wiesz, po prostu. Próbuję zjechać. Gdzie ty jesteś? No jadę. Co to jest? Kurde. Ty, folia, okej. Okay. Na drzewie. Kolejny kanibale. 385 godzin. No jest. Ja się buguję strasznie, ten pojazd jest strasznie pobugowany. Nie, dobry jest. Na dół musimy zjechać, nie? Tak. No, słyszę ich. O, mam tutaj coś, poczekaj. Mam tu tych... Podjedziesz do mnie? No kurde, nie za bardzo. A kogo tam masz? Nie, to są zwykli ci robotnicy. A jest tam coś ciekawego? Nie, właśnie nie ma nic, dlatego mówię, że nie warto uwagi. A co na tym pomarańczowym? Czy znowu zniknęło? No właśnie, nie, jest. Jest tutaj już bliziutko. Koparka. Koparka? No, z gąsienicami. Poka, można tym jechać? Nie, ale to jest jakiś ten. Lokalizator, gość jest porobiony. O kurwa. Czyli, a ciekawy. Do czego te koparki są? Dobra, dawaj tego Kelvina ratujemy, co? Jest tu coś jeszcze ciekawego? Nie. Kolejna koparka przed nami. Ty patrz, tam jest jakiś mur. Płot. Trzeba, musimy to sprawdzić. Tylko to jest... Jak my tam przejedziemy? A, okej, okej, patrz. Tu jest jakieś wejście do jaskini. O kurwa. Chcesz tu wchodzić? Chciałbym, żeby to było oznaczone, ale niestety nie jest. Próbujemy? Poczekaj. Chciałbym latarkę wziąć, przyświecić, czy tu nie ma, żebyśmy nie spadli, ty. Gdzie jest latarka? O kurwa, co to jest? Są jakieś kurde... Ślepy zaułek. Ty, ale tu nic nie ma. A tu nic nie ma, no. A nie, no nie, czekaj. Może niekoniecznie, że nie ma. Nie, to z koło robimy, patrz. No tu byliśmy już. Aha. No to jakiś ten... Może potrzebujemy... Może... Patrz, ale tu coś jest. Ej, tu trzeba czymś wysadzić, widzisz? Patrz, może to trzeba czymś wysadzić, patrz. To chyba trzeba będzie czymś wysadzić, wiesz? To jest inny materiał. Mhm. Mogę zawsze, no nie... Dobra, nie, no nie kombinujmy już. Lecimy po Kelvina. Bo już jest niedaleko. Więc ten Kelvin to nas zabija. Tam tak dobrze idzie. Ale nieźle, patrz, patrz. Kanibal, 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 kanibal. No, widzę, za tobą. 2, 3. Jakiś kurwa dziwny coś jest. Ej, jakiś dziwny coś jest po prawej jeszcze. Trzeba będzie to zaraz sprawdzić, na drzewa. To jest folia, chyba wiesz? Folia. Tylko folia ta taka, wiesz jaka. Dobra, dawaj co tego. A kurde, ja drugiego zaatakowałem akurat, fuck. A gdzie idę akurat? Trzeci jest. Weźmiesz dzidy za niego? Zaraz? Tak. Dobra, nie żyje. Dobra, nie żyje. Jeszcze czwarty jest. Gdzie? Tu jest. Plecy, plecy. O kurde, to jest ten mocny. Nie widzę go. Tu jest, koło mnie, koło mnie. Ha, pancerz mi. Dobra, już nie ma. Dobra, nie żyje. Weź sobie te dzidy. Wziąłem. A już nie mogę wziąć więcej. No. Ale to ciekawe, to tak koparek nie było wcześniej. No. Dobra, dawaj, jedziemy na to. Ty, Kelvin się do nas powoli zbliża, patrz. Nie no, nie gadaj. No nie mów, że po prostu się zbugował, bo nie wiedział co robić. No to wiesz, a wiesz co jest najgorsze? Prawdopodobnie będzie musiał wyjść na piechotę, bo on nie ogarnia tego. Ja już idę pieszo do niego, wiesz? No nie gadaj, że on... Patrz. Patrz, kurwa. Co on robi? Jeszcze go nie widzę. O kurde, a żeś mi podszedł. Sorry. Gdzie on jest? Jest, tutaj stoi. Ty cymbalek, kurwa. My cię szukamy, a ty się zbugowałeś po prostu. Co wiesz, za gość. Wiesz co teraz jest najgorsze, że teraz będzie trzeba z nim wrócić. W sensie piechotą trzeba będzie z nim iść. To jest najgorsze. To dawaj. Wiesz co zrobimy? Pójdziemy sobie wybrzeżem po prostu. Żeby nie stracić orientacji w terenie. Podążaj za mną i we dwójkę, dobra? I jak będziemy pod bazą... No... Aha, czemu nie... To, kurde, czemu nie... Jak będziemy przy bazie, to wtedy powiemy, że zostań tam, nie? Jak będziemy, po prostu będziemy mieć wędrówki, to będzie trzeba mu kazać następny raz, żeby zostawał. Żeby zostawał w bazie, nie? Mhm. Kanibal, kanibal, kurwa. Widzę. Widzisz, mamy te najty. Czy my ścieżką się dostaniemy na plażę? Ta, ścieżką się dostaniemy na parze. Ale to jest kurwa, a mnie teraz Kelvin wkurwił, teraz powiem ci szczerze. Biegnie za tobą. Kanibal? Czy Kelvin? Nie, no Kelvin. Kanibal też. No, taka wycieczka się zrobiła. O, reklamy są. No jest. Tu jest wioska. Gdzie? Dobra. Co jest to? Halo, Kamil. Jesteś? Tak, poczekaj. Chodź tu jak możesz. O kurwa. Ale nie czysz się za długo, bo właśnie to się z nim dzieje. Aha. No to patrz, miał folię, tak? Miał folię, taka obłożone drzewo, tego też nie było wcześniej. No to bez sensu. Bez sensu, ale z każdym się tak dzieje i jak już tak znaleźliśmy, to powiem no. Ci, że ogólnie to tak się dzieje, jak samolot też przyleci. Helikopter w sensie. Ponoć z każdym. No to ja myślę, no to poznam te GPS-y, może w końcu przydałoby się by... Kurde, no nie no, przydałoby się mieć jakichś nowych sojuszników, po co tyle tych... To ja nie rozumiem, mi się wydaje, po co nam tyle tych GPS-ów? Nie wiem, nie mam pojęcia, czemu to tak jest. I że, ale co, nie można, helikopter nie może wylądować bezpiecznie i zgarnąć z tego helikoptera? Może wylądować i on wyląduje, da się do niego podejść. No i wtedy wszyscy są ranni tam? Nie, no odlatuje po prostu. A pierdziel, czy nie można... Nie no, trzeba będzie sprawdzić, czy można zwerbować któregoś z nich. No bo ja słyszałem ponoć, że można zwerbować. Ja widziałem na trailerze, że... Przy analizie trailera, że ponoć można zwerbować tych nowych i... No, też Kamil, sorry, ale bez sensu nam tyle tych lokalizatorów produkować, nie? Mhm. Wiesz o co chodzi? No, z jednej strony tak. No kurde, to szkoda, myślałem, że można werbować ich. Nie da się go jakoś uleczyć? No to też jest bez sensu, że on... Macha tą flarmę, jak ty do niego podchodzisz, to umiera, nie? No też nie ma to sensu. No to prawie, no, tylko tam jesteśmy. Tak, patrzyłem tylko, czy to jest to samo miejsce, co ten. No ogólnie mamy teraz ciul daleko, nie? No ale... Z tego Kelvina, cholera. I dawaj górą, bo to widzisz, dawaj tędy, bo nawet nie plażą, bo tam będą, wiesz, te skały cholerne, nie? A nie jedź, bo mówiłem ci, żebyś nie jechał, bo Kelvin się znowu zgubi. Nie, on idzie za nami. Patrz, podąża za nami no, jak... No bo ja idę, dlatego podąża za mną. Mamy kanibali. Przed nami. Dobra, uciekli. Plażą chcesz iść? Jak tu jest ścieżka? Jakiś pytajnik to jest znowu, co jest? Kurwa. Gdzie ty masz pytajnik? No nie, przede mną. Ja nic nie mam. Na GPS-ie, nie widzisz? Odpal sobie GPS-a. No, rzeczywiście. No to Kelvin już chyba nie pójdzie dalej. Gdzie jest Kelvin? Tutaj jest, zatrzymał się. No, wraca się. Znajdziemy jakąś inną drogę. Kelvin to jest balast. Chcemy ten pytajnik zahaczyć? No jak jest? Tylko widzę, że to trzeba naokoło iść chyba specjalnie. No ja, no kurw. Nie wiem, czy my się tam dostaniemy. Mówiłem ci, żeby iść. Mamy 3 kanibale, Możemy się trzymać razem? Mam 3 kanibale na sobie właśnie. No, to jest kurde ciężko. Mówiłem, żeby tędy nie iść. No to którym ty chcesz iść? Plażą chcesz iść? Nie wiem. No to dawaj tą plażą, no. Spróbujemy, tylko tam będzie ciężkie przejście. To dawaj tą plażą. Kto to jest? Kto to jest? Kanibal, nie? A, dobra. Kanibal w białym przebraniu, dobra. Myślałem, że ten. Dawaj na tą plażę idziemy. O... Aha, no to teraz poszłeś? A ja mam 4, 4 kanibali, 5. No to dawaj, bo ja już nie mogę, nie spadłem teraz, no dawaj, chodź na dół. No to jak ja mam dojść jak do mnie? A, kurde, dobra, najwyżej padnę. O kurde. Ja też bym... Biję się z jednym już. A gdzie ty jesteś? A, no to ja już odjechałem. Nie, no coś ty zrobił, jak ja odjechałem. Mówię, że się bijesz. No to nie wiem. Nie biję się, tylko że mam pięć. Dobra, to teraz ja... Kury... Dobra, teraz ja nie żyję. No, no bo mówisz... Kelvin jest ranny. Mam... Dobra, trzeba ratować Kelvina. Masz pistolet, pamiętaj. Dobra, Knighta zostawiam, bo niestety. No, co jest? Pistolet. Możesz tego GPS schować, no nie ma bez tego. Gdzie jest ten jeszcze jeden? Kurde, no nie da się wyjść tam. Dobra, nie żyje. Ale to jest posrane miejsce. No. Ojcze, kurwa, tym Kelvinem. No mnie wkurwiłeś. Się zbagował po prostu. Nie wierzę po prostu w to. Masz tu saszetkę jak coś. Mhm. Dobra, ale to na dół idziemy, nie? W końcu. Tak, gdzie jest saszetka, dobra jest. A. Na dole jest Knight jeszcze przecież, nie wiem. Czekaj, muszę jedną otworzyć, bo nie mogę już. No kurwa, Knight, gdzie jest ten Knight cholerny? Ty no Knighta. Jest tam. Już dobrze poszukać. Gdzieś w krzakach. Dobra, bo nam trochę długi odcinek wyszedł stary, już jest 23:12. Mhm. Mamy 40 minut nagrywki już mamy, nie? No trzeba będzie chyba pociąć trochę. Chociaż nie. Znaczy, ja bym go skończył, po prostu dojdziemy do wybrzeża, ja bym skończył ten odcinek, nie? Mhm. Jest tu gdzieś zapis zrobić? Czekaj, zaraz. Nie, oczywiście, nie, że nie. Niestety. Może gdzieś tam dalej był namiot. Dobra, moi drodzy, także co, Kelvin uratowany, ale no nie ukrywam, że nam zrobił psikusa. No. Nie chcemy teraz trzymać za długo w odcinku, także my jakoś próbujemy dojść do bazy, a Kelvin no trochę dostanie okrzan za to, że się zabagował jakieś skały. No niestety, no, ale co, szkoda. Że tak się stało, ale no... Przynajmniej tyle, że jest... że żyje. Że żyjemy. Także co, widzimy się w następnym odcinku. No i do zobaczenia. Ja.